Siemam, z tej strony Angis i dzisiaj chciałem pogadać o tych niebieskich wielorybach, ognistych wróżkach i jeszcze pięciu innych grach, które pewnie wyjdą na dniach i oczywiście zagrażają nasz kraj oraz najlepiej cały świat. Z góry mówię, że w tym filmie nie będzie jakichś niezwykłych i niesłychanych faktów na ten temat. Moją dyskusję będę opierał bardziej na tym, co już jest w internecie dla każdego dostępne, aczkolwiek jest możliwe, że jednej lub drugiej rzeczy nie słyszałeś lub łaś, pomimo tego, że media są takie rozjuchane na ten temat. No i się stało. Na świecie pojawiła się nowa gra i nie rozmawiamy tutaj o Half-Life 3 bądź nowym Red Dead Redemption, chodzi tutaj bardziej o niebieskiego wieloryba bądź też płetwala błękitnego. Dla ludzi, którzy jeszcze jakimś cudem nie wiedzą, o co chodzi, to takie krótkie streszczenie tematu. W gruncie rzeczy po social mediach podobno krąży jakaś taka zabójcza gra, która ma w sobie 50 zadań i jeżeli skończymy tą grę, no to prawdopodobnie umrzemy. Ba, nawet za mało powiedziane, bo 50 zadanie rzeczywiście lub prawdopodobnie polega na tym, abyśmy w sumie zabili się i wtedy gra jest skończona, a na nas czeka, nie wiem, skrzynka z jakimiś nagrodami, czy co tam się odblokuje, tu jeszcze na to nikt nie wpadł. Próbowałem, jednak nie byłem w stanie dowiedzieć się, czy sama gra jest prawdziwa, czy też nie, jednak personalnie uważam, że jest to bardziej po takiej nieprawdopodobnej stronie i do tego przejdziemy zaraz. Jeżeli kiedykolwiek chodziliście sobie po 4chanie lub innych tego typu forach internetowych, to prawdopodobnie wyczujecie przy całym niebieskim wielorybie to, że no w sumie tak troszeczkę pachnie to 4chanem, jeżeli można by było tak to określić. Zacznijmy od tego, że w moim życiu natknąłem się na jedną lub dwie osoby, które miały no dosyć silne stany depresyjne i doprowadziło to do dosyć przykrego finału. Również jako gracz EVE Online często spotyka się graczy, którzy niestety odbierają sobie życie, także no w sumie w tym temacie widziałem jedno lub drugie. Personalnie miałem też parę takich trudniejszych sytuacji, ale jeszcze nigdy nie miałem okazji, nie wiem, wejść na Facebooka i szukać, no dobra, no to teraz 50 zadań, które sobie wykonam tutaj, bo kurde, beczka taka, że ja nie mogę. I może to było znowu zbyt mieszkowo powiedziane z mojej strony, ale chodzi mi w gruncie rzeczy o to, że podczas takiego stanu na pewno nie mam ochoty wchodzenia na Facebooka, jakieś VK i w ogóle patrzenia tam na cokolwiek, w ogóle nie mam ochoty używania komputera. Ale z jakiegoś powodu ludzie, którzy zabili się grając w niebieskiego wieloryba, różowego Yeti czy co tam jeszcze innego, no oni jednak mieli taką potrzebę, w sensie oni chcieli się socjalizować do tego stopnia, że wchodzili sobie na VK i tutaj kurde znajomy podsyła linka i nagle jest okej. Oczywiście jest nowa gra, ponieważ weterani niebieskiego wieloryba sobie pomyśleli, że potrzebują w sumie czegoś świeżego, więc teraz zamiast różowego Yeti będzie jakaś tam ognista wróżka, która zagraża naszemu kraju z jakiegoś powodu. Takie informacje mam od mojego kolegi DJ-a Palasajda, którego z jakichś tam w sumie niewyjaśnionych przyczyn subskrybuję. Ogólnie to uważam, że nie powinniśmy się w ogóle przejmować grami typu niebieski wieloryb, czy jeszcze co tam innego powstanie. Już tłumaczę dlaczego, ponieważ my jako ludzie, że tak powiem zdrowi psychicznie, nie potrzebujemy takich rzeczy, które ewentualnie umilą nam jakiś wieczór, prawda? Jest to dosyć logiczne. Jeżeli chodzi o osoby, które rzeczywiście mają problemy psychiczne, to tam szczerze wątpię, że ktoś będzie sobie szukał porad w internecie, jak się świetnie bawić. Jednak nawet jeżeli ta osoba będzie sobie szukała sposobu na umilenie wieczoru, to w sumie my, jako taka osoba zewnętrzna, nie jesteśmy w stanie dużo zrobić. No chyba, że jesteś tym typem człowieka, który szuka sobie celu takiej osoby z depresją i później po prostu próbuje ją tak gnębić, aż się nie zabije. No to wtedy jak najbardziej możesz nawet dużo zrobić, żeby pomóc takiej osobie, ale jako osoba zewnętrzna, która jakoś specjalnie nie zmusza innych osób do samobójstwa, no nie możemy dużo zrobić. Jeżeli te gry rzeczywiście tam będą sobie gdzieś istniały, no to my w sumie dużo nie zrobimy, a wręcz przeciwnie, bo w przypadku wszystkich tych youtuberów, którzy teraz rozgłaśniają sprawę, żeby chronić swoich widzów i tak dalej, no to ma to w sumie efekt nawet troszeczkę wsteczny, bym powiedział. Nie oszukujmy się. Listę 50 zadań może dzisiaj zrobić każdy. Do tego wystarczy notatnik, chwila czasu, no i ewentualnie trochę sprytności, że tak powiem, żeby te zadania były w miarę kreatywne. Następnie po tym, jak już zrobimy taką listę, to nazwiemy sobie to niebieski wieloryb edycja 2.0, albo nazwiemy sobie to kod z jedną łapą, czy coś takiego, możemy wysłać to do znajomych i to będzie nowa gra, która będzie hitowa i która zagraża kurde całemu światu. Listy tego typu zadań w internecie są naprawdę od zawsze i w sumie nawet nie w takim Surface Webie, ponieważ ja tego typu rzeczy widziałem w Darknecie i to wcale nie w tym roku, tylko nawet troszeczkę wcześniej. W 2017 roku jedyne co się stało, to w sumie taka nieznacząca lista z zadaniami, gdzie na ostatnim miejscu było po prostu zabij się, dostała jakąś kulową nazwę, którą w miarę każdy jest w stanie zapamiętać, przykładowo niebieski wieloryb, no i teraz krążymy sobie z tym, bo to jest fajne, na topie i tak dalej. Poza Polską ten cały mit nie złapał jakiejś takiej wielkiej trakcji, w sensie ja sobie siedzę bardziej na angielskim Twitchu czy YouTubie, no i personalnie w ogóle nic tam o tym nie widziałem, znaczy możliwe, że były tam jakieś materiały, tylko po prostu, że nie byłem akurat w tym kręgu odbiorców. Polacy z jednej strony to bardzo oczywisty cel na tego typu
typu akcje i nie mówię tego w żadnym obraźliwym charakterze, lecz mówię to sam jako Polak, ponieważ wiem, że ja osobiście często też mam dosyć łatwowierny charakter i możemy to zaobserwować nawet na polskim YouTubie. Podam przykład na ZWG. Wiemy w sumie, jak ZWG postąpił, zachował się nie na miejscu, jednak pod koniec tej całej sytuacji dalej mamy ludzi, którzy dosyć łatwo wybaczyli mu te błędy, prawda? W sumie bez niczego, bo na dobrą sprawę ZWG usunął film, w którym przeprasza za całą sytuację. Jednak po tym wszystkim dalej mamy ludzi, którzy ufają ZWG, dalej mamy ludzi, którzy w niego wierzą, wspierają go w jakieś tam inne sposoby i po prostu no wybaczyli mu te wszystkie błędy tak bez niczego, mówi on, nawet usunął film, w którym przeprasza, więc to jest taki miły gest z jego strony. Było to dosyć oczywiste, że niebieski wieloryb wyląduje w Polsce, dlatego że no w sumie bez obrazy, ale jeżeli gdziekolwiek kity wciskać, to właśnie w Polsce, bo na dobrą sprawę nawet jeżeli ludzie w ten kit nie uwierzą, to tak czy inaczej rozniesie się on po społeczności i wtedy możemy sobie zarobić na reklamach czy na czymś innym. Szukając w sumie ciekawostek do tego filmu, znalazłem wiele takich śmiesznych screenshotów, które w sumie nie mówią, że tego niebieskiego wieloryba nie ma, czy też, że jest, tylko bardziej znalazłem właśnie takie śmieszne rzeczy, jak przykładowo to zdjęcie tutaj na ekranie. Pokazuje ono jakiegoś tam chłopaka, który no podobno sobie zrobił bubu na ręce i wysyła to zdjęcie do swojego opiekuna, następnie pytając się, a jakie jest następne wyzwanie, no bo wiadomo, trzeba już mieć następne, skoro się jedno zrobiło. No i ten cały opiekun odpisuje tej osobie po rosyjsku, pomimo tego, że ta osoba zapytała się, jakie jest następne zadanie, czy po prostu jakie jest zadanie po angielsku i ten Rosjanin, czy kto to jest, zrozumiał to, no i oczywiście udzielił odpowiedzi po rosyjsku. Bo oczywiście trzeba się trzymać tego kultu, że ten cały Blue Whale jest z VK, czyli rosyjskiego portalu społecznościowego, więc tam nie może być odpowiedzi po angielsku, no bo przecież to nie jest Facebook, to jest VK, no sprytne, kurde, no dobra. Całe nagłaśnienie tej sprawy przez youtuberów moim zdaniem jest bardziej szkodliwe i w sumie sam się do tego po części przyczyniam, aczkolwiek staram się to robić tak po fakcie, żeby nie łapać się, wiecie, na pociąg z wyświetleniami, tylko po prostu jak już tam cały szum powiedzmy minie, to wtedy ja przyjdę i ewentualnie powiem coś na ten temat. Jednak całe to nagłaśnianie w najgorszym przypadku, co się może stać, no może jednak komuś zaszkodzić, bo w sumie no tak na dobrą sprawę taki przeciętny Polaczek przed jakimś tam powiedzmy miesiącem, czy nie wiem kiedy dokładnie to było, nie wpadłby w ogóle, że jest coś takiego, jakieś 50 zadań, jakieś kurde lista, no w sumie nikt o tym nie myślał, nie? A teraz nagle cały internet o tym trąbi. Cały polski internet, bo w sumie na angielskim YouTubie znalazłem jakieś tam 10 filmików, tam poza tym na przykład na Twitch czacie angielskim nie było w ogóle żadnego słowa słychać o Blue Whale Challenge, a u mnie na streamie tam zawsze przychodzą, Angis, znasz kurde niebieskiego wieloryba? No ale w każdym razie mamy takiego typa, który sobie zrobił taką listę 50 zadań, no i ten typ przykładowo zna sobie jakąś tam typiarę, czy typa, swojego kolegę lub koleżankę, która ma depresję, no i zacznie po prostu podjarzać całą sytuację tą listą, że wiesz, dawaj, tutaj masz listę, skończ zadania, będzie beczka i tak dalej. Jeżeli cały ten Blue Whale Challenge rzeczywiście byłby też prawdziwy, to oczekiwałbym jakiejkolwiek reakcji od chociażby lokalnej policji w jakimś tam danym rejonie, że tak powiem, nawet nie jakieś tam globalnie czy w danym kraju, ale jakiejś tamkolwiek reakcji z oficjalnej strony rządowej, że tak powiem. Śmierć człowieka to naprawdę poważna sprawa i szczególnie jeżeli wynika ona ze spraw internetowych, że jakaś tam gra się do tego przyczyniła, to już na pewno. Rodzice tej osoby albo jacyś inni ludzie po prostu powiązani z tą osobą na pewno by zgłosili tą sprawę na policję czy gdzieś indziej i na pewno właśnie z tych ośrodków byłaby jakaś reakcja. Na dobrą sprawę w roku 1976 wydano grę Death Race i prawdopodobnie nikt z was jej nie kojarzy, jednak była to gra w sumie taka arcade'owa, na której żeśmy sobie po prostu jeździli samochodem po pikselowych człowieczkach i przejeżdżaliśmy tych ludzi, aby zdobywać punkty. Nie było tam żadnej brutalnej grafiki, no w końcu jest to rok 76, więc czego tam oczekiwać od maszynki arcade'owej, w każdym razie mamy sobie biały samochodzik, jakiś tam białych ludzików, którzy sobie biegają, jak przejedziemy ludzika, to robi się z niego taka kreska w sumie w formie takiego dużego i. Odnośnie tej gry w tym momencie w mediach i tak dalej było naprawdę sporo krzyku, ponieważ jak to, ludzi przejeżdżać w grze komputerowej, no tak nie może być i wtedy ta gra akurat została wycofana ze sprzedaży, w sensie ta maszyna arcade'owa, no i tu już wtedy było dużo krzyku, a tam w sumie nic się nie działo. Tymczasem w roku 2017 podobno w internecie krąży gra, która doprowadza młodych ludzi do samobójstwa i teraz ja mam w to uwierzyć, tak, że w sumie tam kiedyś, 76 rok, mamy gierkę, w której nic się nie działo, a już było masa krzyku, a teraz mamy gierkę, która doprowadza ludzi do samobójstwa dosłownie i co, i też się nic nie dzieje, wszyscy, a tam daj spokój, siemaneczko, nam niebieski wieloryb. No sorry, nie wiem jak wy, ale ja tego kitu osobiście nie łykam, bo szczególnie jeżeli chodzi o sprawy internetowe, to na pewno nie jestem łatwowierny i to dla mnie naprawdę, no po prostu jest jednym wielkim kitem i nic więcej. Chętnie potwierdziłbym egzystencję tej gry lub powiedziałbym, że jej nie ma, no ale to właśnie ma takie dwie strony, bo z jednej strony jak chcę potwierdzić egzystencję gry, to mogę sobie na szybko znaleźć, nawet sam zrobić jakąś listę 50 zadań i voilà, mamy tutaj niebieskiego wieloryba. Z drugiej strony, jeżeli powiem, że
że tej gry nie ma, że ona nie egzystuje, to wtedy przyjdzie ktoś i powie: ej, słuchaj, Agis, ty racji nie masz, puknij się w głowę, ponieważ tutaj jest lista 50 zadań, którą z kolei ta osoba mogła sobie zrobić, albo wytrzasnęła ją skądś indziej, inna osoba ją zrobiła. Zadania w internecie są od zawsze. Te bardziej brutalne możemy znaleźć na darknecie, jednak jeżeli chcemy coś bardziej przyjaznego, to najprostszym przykładem jest geocaching. Wiem, jest to typowo polska wymowa tego określenia, jednak o co tam chodzi? W obecnej formie wygląda to mniej więcej tak. Pobieramy sobie aplikację na telefon, wychodzimy gdzieś na zewnątrz, umieszczamy jakąś skrytkę, czy jakiś tam przedmiot po prostu gdzieś chowamy, wbijamy to do aplikacji, wtedy inni mogą znaleźć właśnie ten przedmiot. My z kolei za pomocą tej aplikacji możemy szukać przedmiotów innych użytkowników, no i ogólnie reguła jest taka, że jeżeli coś znajdziemy, to musimy umieścić tam coś z powrotem, czyli na przykład jeżeli znajdziemy w środku jakiejś skrzyneczki ukrytej karteczkę z napisem zabij się, to my tam się zabijamy i umieszczamy karteczkę zabij się również, bo czemu nie? Tak, dla specjalistów w komentarzach dokładnie tak, najpierw się zabijamy, a później umieszczamy karteczkę. Często ten geocaching doprowadzał do różnych dziwnych sytuacji, że przyjeżdżamy na miejsce, oczekujemy, że będzie jakaś tam fajna ukryta rzecz, a tam sobie leży martwe ciało, no ale oczywiście o tym już nikt nie powie, no bo to nie ma takiej chwytliwej nazwy jak niebieski wieloryb. Teraz na topie jest chyba ta ognista wróżka, która ma być kolejną creepy historią, która wydusi kliknięcia na filmik, czemu nie, oczywiście, że tak, tylko jest to w miarę po prostu takie zagranie na Fire Challenge, który był popularny na YouTubie mniej więcej 2 lata temu. A co to jest ten Fire Challenge? No w sumie nie jest to nic specjalnego, są to po prostu idioci, którzy mają za dużo czasu, plus jakąś tam kamerkę, plus może mają nadzieję, że będą popularni na YouTubie i później kończy się to w szpitalu, no trudno się mówi. Są to ludzie podobni do różnych Sebiksów, którzy na Sylwestra często wsadzają sobie petardę w dupę i zastanawiają się, co się stanie. A następną creepy gierką, o której mam nadzieję wszyscy będziemy rozmawiali, będzie Wybuchowy Janusz. Mamy tam 50 zadań do zakończenia, następnie musimy sobie wsadzić petardę w dupę i zobaczymy, co się stanie, także jeżeli ciekawi was to, to proszę bardzo, hashtag Wybuchowy Janusz. Mam jednak bardzo wielką nadzieję, że nikt nie będzie używał tego hashtagu, ponieważ nie chcę być odpowiedzialny za następny polski cringe. Jeżeli moglibyście to dla mnie zrobić, to po prostu wiecie, tam schowajcie to pod swój kamień, żeby miał komfortowo razem z wami, ale nie publikujcie tego nigdzie tam, najlepiej. W każdym razie to było moje 5 groszy na temat niebieskiego wieloryba, różowego yeti, czy co tam innego kulowego jest. W sumie nawet nie wiem, jak nazwę ten film, bo wiecie, no w sumie hej, no jak tam będą trochę tam, jak trochę wyświetleń będzie, to może jednak wymyślę jakąś fajną kulową gierkę, czemu nie? Jeżeli was to ciekawi, to w komentarzach zamieściłem listę 15 zadań, które musicie wykonać, aby ukończyć Wybuchowego Janusza, także jeżeli was to ciekawi, to zapraszam właśnie tam. Moje 5 groszy jednak już minęło, w każdym razie dziękuję wam za oglądanie, żegnam się z wami ja, czyli Jagis, miłego dnia i cześć!